Witam wszystkich z tej strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Mafia Destiny of Lost Heaven. Moi drodzy, w poprzednim odcinku nawywijało się sporo. Zrobiliśmy ogromną zadymę w hotelu Corleone, czy też tam w domu publicznym Corleone. Potem mieliśmy grubą wiksę na dachach, było koślawe skakanie. No i na końcu wylądowaliśmy w zachrystii i zrobiliśmy zadymę w kościele, po czym uciekliśmy karawanem do baru Dona Salieri, tak więc naprawdę działo się sporo. No i z tego, co mówił Tommy w rozmowie z Normanem, po tej akcji trochę się załamał, zaczął tam zaglądać do kieliszka razem z Paulim i Frank podobno wyciągnął do niego pomocną dłoń. Tak więc, moi drodzy, no fajny taki wątek załamania delikatnego Tommy'ego. Wiecie, żeby troszeczkę tą postać pokolorować, żeby nie była taka płytka, szara bura i tak dalej, nie? Tak więc, moi drodzy, bez zbędnego gadania po prostu lecimy dalej z fabułą. Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank, get in. So how's life, Tommy? Yeah, going okay. Just nothing. I heard you and Paulie are living it up. You two are getting pretty well known around town. Just something to do with the money. If you don't want to end up a wreck, Tommy, find some meaning in your life. What? You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems, and they end up real bad. Usually somebody knocks you off for your money, or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear. Anyway. The Don doesn't want drunks with trembling hands working for him. Those kind of people just bring problems. If you don't watch out, the next thing you know, your best friend kills you without blinking an eye. What should I do, Bill? Come on, be yourself. Maybe invest the dough in some kind of investment. I could give you a few tips. Give up the party and go to the races with the Don on Sundays. Try taking a dame to the theater or at least the movies. There's a lot of things you can do. And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want a killer. You know, a policeman will murder to uphold the law. You enforce our laws. It's the same thing, we're just on the other side of the fence. You're not a murderer, Tom. But still, your wife mustn't interfere with your business. Remember, never take the job home, it just brings trouble. And where would I find a woman for me, Frank? I thought that you had something with Luigi's daughter, Sarah. I think she's a wonderful girl. But you alone know best how far it'll go with her. I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank. One day, Frank asked me to stop by the bar. He said he had a little job for me, so of course I showed up. Tom, we got two trucks full of the best liquor coming in from Canada. Sam's gone out to the handoff point to meet them. They're at an old farm outside of town, and we need to get the shipment to the city. I'm sending two trucks out. Paulie's going with one of them. I want you to go with them and keep an eye over everything, just to make sure it all goes smoothly. Get a car from Ralphie and join up with Paulie over at our warehouse. Paulie will give you some weapons when you get there. Okay, Frank. Dobrze, moi drodzy, spotka się z Paulim przy magazynie i teraz mam rozkminkę, czy znowu nie odstawić tych fur na wszelki wypadek, żeby Ralphie znowu nie wywinął jakiegoś numeru. Wiecie co, zrobię to na wszelki wypadek, zabierze mi to moment z odcinka, a nie będę się denerwował, więc szybciutko najpierw ten wehikuł zapalimy. Dobra, tyle powinno wystarczyć, bo już raz tak miałem. Pamiętacie pewnie, jak o tym mówiłem, że mi się po prostu Ralphie zbagował, wleciał mi w płot i z automatu BUM, gra mówi przegrałeś, misja nieudana czy coś takiego. A o tym, co mówił Frank do Tommy'ego, o tym zaraz pogadamy, bo naprawdę sprawa taka, no, dosyć istotna, jeśli chodzi o ludzkie życie, o dorosłe ludzkie życie. Dobrze, lecimy do Ralphiego. No, tu powinien się przecisnąć, nie? Zobaczymy.
Ralphie, proszę cię, nie zrób nic głupiego. So what have you got for me today, Ralphie? Hey, Tom, I have here a new machine for you. It has 65 horsepower and if you put your foot down, it'll go over 75 miles per hour. Okej, no 65 koni mechanicznych. W latach 30. pewnie to brzmiało spoko, a teraz tak trochę średnio, nie? No ale no w sumie, gdyby mieć auto z tamtych lat. A ty, Ralfi, teraz chodzisz tędy. Dobrze, ale zobaczymy, jak pójdzie z powrotem. See? It's real easy. You can take this car or something older. Whatever you want. Thanks, Ralphie. Nie no, bierzemy Bolta V8. I moi drodzy, tu chyba twórcy poszli po rozum do głowy i Ralphiego już nie puszczałem tutaj przy płocie. Chyba skapnęli się, że czasami graczom się zdarzało zawiesić się na tym płocie, a może podczas beta testu to wyszło. No dobra, to wsiadamy do tej 65-konnej bestii. Bolt V8 Roadster, okej. Okay. Zakładamy mu kaganiec, jakby co. W sumie, moi drodzy, w tych czasach mieli takie auto, nie? Znaczy, to jest fikcyjna nazwa, ale auto z tamtych lat w takim stanie, no to byłoby grubo. Wycieczka na wieś, dobrze. Spotka się z Paulim przy magazynie. Gdzie ten magazyn? Dobra, lecimy. Moi drodzy, o tym, o czym rozmawiał Frank z Tomim, że gdy skończy się szmal, skończą się panienki, skończą się kumple, i skończysz wręcz toku, zaczną się trząść ręce, Don Salieri nie będzie płacił pijakowi, któremu trzęsą się łapy. Frank naprawdę miał dużo racji, że popłynąć... No to ładnie zrobiłem. Nie wiem, czy ta gra czasami właśnie nie robi takiego myku, że przy deszczowej pogodzie jest po prostu trudniej hamować i tak dalej, nie? No nie zdziwiłbym się. Tym niemniej, moi drodzy, wiadomo, że alkohol no to inaczej. Wszystko jest dla ludzi, tak? Wszystko jest dla ludzi. Tylko trzeba znać umiar. A alkohol to jest taka podstępna bestia, że po prostu cicho atakuje, a później, gdy człowiek zorientuje się, że już stracił kontrolę nad swoim nałogiem, no to zwykle jest za późno, nie? Miałem takiego kumpla w liceum, który był uzależniony, ale nie od alkoholu, tylko tam od pewnego nielegalnego środka. I mówi mi, że to wyglądało tak. Za pierwszym razem fajnie, spoko, za drugim razem spoko, za trzecim razem spoko, a za czwartym czy też tam piątym razem już nie potrafił odmówić. Tak więc tak to szybko wciąga. Wiadomo, że są różni ludzie mają tam silną wolę, ale moi drodzy, trzymajcie się z dala od używek, bo wiadomo, jest impreza, czasami piątek, sobota, można sobie wypić, ale znam wielu ludzi, którzy źle skończyli, głównie przez alkohol na przykład, nie? Chociaż nie tylko, ale no znam sporo ludzi, którzy popłynęli tym statkiem i nie mają zamiaru wrócić lub zapowiadali się dobrze, a alkohol ich nieco wykoleił życiowo w ten sposób. Więc tak jak mówi Frank Tomiemu, no lepiej zainwestować pieniądze w jakąś firmę, skupić się na dziewczynie, na życiu osobistym, bardziej tam pielęgnować, nie wiem, sprawy uczuciowe. I trudno Frankowi nie przyznać racji. Aha, ten magazyn jest tam chyba, gdzie uciekaliśmy w pierwszej misji, pamiętacie? Tam za tym przejazdem kolejowym. Tam, gdzie wtedy Karol Krawczyk mnie tam strzelił tramwajem. I mamy odebrać dwa samochody jakiejś dobrej łychy. Więc no, stawka jest ważna, a propos alkoholu, nie? Tommy miał problemy z alkoholem, ale teraz odbiera dwie ciężarowe whisky. No super, no. Po prostu logika niesamowita. Ale wiadomo, on tu jest na robocie, a nie żeby sobie popijać. I ciekawe mnie właśnie to, co mówi Frank, że z Paulim ostro gazują, że dużo się o nich mówi na mieście. Chciałbym w sumie, żeby była taka jakaś misja właśnie w mafii, że Tommy z Paulim gdzieś są na melanżu i coś tam nawywijali. To by było też ciekawe, taki wiecie, wątek troszeczkę obyczajowy, lekki skandalik. Potem na przykład poszli na dywanik do Dona Salieri. Mogłoby to być ciekawe. I powiem wam, moi drodzy, że misja wycieczka na wieś też jest intensywną misją. I no niełatwą misją, zresztą w sumie no nie ma w sumie zbyt wielu łatwych misji w mafii, nie?
Tak, to jest ten przejazd tutaj właśnie. Tu właśnie chyba ten pościg się skończył. Proszę bardzo, jedzie policja z tego co widzę. Czyli oni w nocy też kursują. Tylko, że tak powiem, w mniejszej ilości. Dobra, zdążymy go wyprzedzić? No tak na styk. Dobra, policja jedzie przed nami, to już może sobie schaltujemy. Mamy w sumie już bardzo blisko do tego magazynu. I potem znowu będziemy się właśnie musieli wybrać na tereny. Automatyczna brama w latach 30. Szaleństwo. Musimy się wybrać na tereny pozamiejskie. Hey Tommy. We're going to a farm outside of town to pick up a couple of truckloads of good booze. Want you with us in case of any trouble, but it should be real easy. You don't really have to do nothing. Just be there. The boys will load up the trucks and we'll come back. Sam's already there waiting for us, so probably be drinking mostly before we even get there. I'll do the driving. Cops have been paid off, so there's nothing to worry about. Looks like I could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. Let's go. The life. Police, countryside, stress. You know, we ought to do this more often. Better in the daytime. I think you'd rather be with Luigi's little girl. Sarah, right? That's your night shift. Lay off. What do you know about it? Same way as everybody else knows. Heck, even Luigi knows you're chasing her. I figure you ain't too bad. Save the virginity after all. But I bet you stole her right back, huh? Shut up, Paulie. I didn't know you were there. Nah, come on, Tom. I'm kidding. She's a good girl. You're good for each other. I ain't so sure. Somehow I can't imagine coming home and saying, Guess what, Sarah? Had a hell of a day at work today. I had to kill 10 people. You can't talk about stuff like that at home. If you don't act like the way they describe you in the papers and you're good to her, just ignore all that crap. Hey, she's loaded. So it seems normal to you to hide who you really are from your own wife your whole life. Don't worry so much. Damn it! What's going on? Sam should be waiting here, but he isn't. Smells fishy. Look, we'll wait here with the trucks. You go quietly, check out what's going on. Thanks for the confidence. Here's some toys to take with you. Sprawca co się stało z ludźmi Salieriego i ładunkiem alkoholu. No i oczywiście, moi drodzy, Sam miał na nas tutaj czekać, a nie czeka i dzieje się coś niedobrego. I powiem wam, moi drodzy, że ta misja jest troszeczkę taka creepy, taka... tutaj ta farma tak wygląda, jakby była na niej jakaś rodzina kanibali rodem z filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Zobaczcie tutaj te uciekające liście, te kiwające się drzewa. No w 2002 roku musiało to naprawdę robić robotę. I dobrze, moi drodzy, zobaczcie to kiwające się pranie, naprawdę dbałość o detale, no miód i mleko. Proszę bardzo, burze, wiksy. Ciekawe, jak ktoś na przykład miał 128 albo 64 MB RAMu. O nie, burza, będę miał lagi. To były czasy. Tu jest jakiś samochód, no bo właśnie może tam jest Sam, zobaczymy. Tu jakieś wozy, no wiadomo, wtedy jeszcze transport samochodowy nie był aż taki oczywisty, pewnie wozy konne. Ktoś tam siedzi, siema. Jesus. Hey, your friend, he's fallen sick. Who are you? Are you from the police? Yeah, Mr. Morello and the sheriff would like to send their regards and inform you that from this point on, they'll be taking over your duties here. czyli znowu... No. Oj, ludzie, no mam tutaj fajną strzelbę, a nie mogę go zdmuchnąć. Cyk. Cyk. Dobra.
Czyli znowu ludzie Morello, tak? Kto tu do mnie tak wali? Gdzie ty jesteś? Tu w ogóle znowu z partyzanta. Dobra, przeładowuję, więc ja mu tam. Dobra. Jeszcze ktoś? Przeładujmy. I moi drodzy, tutaj jak ta strzelba się nazywa? Po prostu strzelba, okej. W przypadku strzelby to jest chyba jedyna broń. Kolta miałeś, spoko. Która nie wyrzuca nadmiaru amunicji, gdy zmieniamy. Gdy zmieniamy magazynek, nie? Wiecie o co chodzi? Po prostu przeładowujemy, wyrzucamy stare łuski i ładujemy do nowe do lufy, nie? Czy tam też do magazynka. No w sumie to chyba magazynek jest w lufie. Dobrze, moi drodzy, czyli tutaj nie wiemy dalej, gdzie jest Sam. Wiemy, że szeryf i Morello tutaj nam krzyżują plany. A ja tak sobie tutaj latam, a no właśnie. A tu są cwaniaki. Czekajcie, nie, nie, tak nie zrobimy nic. Muszę tam wejść chyba. Tylko spokojnie. O, wy wieśniaki. Tak się bawicie ze mną? A, jak ja patrzę na tą fizykę... No, gdzie ty jesteś? O, ty... Wszyscy mnie w plecy dzisiaj normalnie żgają. A ty skąd tu, nara? Przeżyłeś? Ile ty możesz w siebie, gościu, przyjąć śrutu? Powiedz mi, ile. Zginął. Wszyscy mi się normalnie w plecy ładują. No co za wariaty. Tu gdzieś na pewno jest jakiś. Dzień dobry. Do widzenia. Dobra. Czy jeszcze tu ktoś coś, gdzieś, jakoś coś? Tutaj nic nie znalazłem. Czy ja z tego gbura coś będę miał? Będę miał. Dobra, przeładujmy. Maksymalnie 8. 8 pocisków. No dobrze, no tutaj się widzicie, przejęli w tych stodołach, w tych szopach. W sumie wezmę sobie. Okej, 30 punktów życia, zawsze coś. To jakaś maszyna, nie wiem nawet do czego. Mockarnia czy coś, nie wiem czy to. Ja chyba się muszę wrócić teraz do Pauliego. O ty partyzancie. Nara, jeszcze ktoś tam jest w środku? Jest. Nie tak blisko, nie tak blisko z tą strzelbą, bo ta broń to jest topór obosieczny. Jak za blisko my podejdziemy, to mogą nas dmuchnąć z planszy. Nie wiem, czy z tego domu też nie wylezą zaraz te dziady. No wiedziałem. Oj, przedobrzyłem. Dobra. Czy byłeś sam, czy miałeś kolegę w środku? Miałeś. Na szczęście miał strasznego zeza, chociaż i tak ma tylko 55 punktów życia. I to chyba wszystko. Dobra, lecimy do Pauliego. Lecimy. Skąd tam tyle ludzi jest? Czy czarni to są nasi? To nie są nasi, tam jest strzelina jakaś. No to grubo. Ciężarówka w ogóle eksploduje. Co tu się wywija? A, oni teraz na mnie, tak? Na szczęście się udało. Co za Meksyk? Nic nie znaleziono, no jak, nie macie nic przy sobie? Kolta masz, kolta masz, dobra. They're all dead! What? Truck crew, out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. Let's go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. Dobrze, moi drodzy, czyli musimy iść tam do tamtej czerwonej stodoły. I musimy mieć coś właśnie, żeby otworzyć wrota. No ja mam 55 punktów życia. Pauli ma 100 i musimy znowu ratować Sama. Tak jak w przypadku misji Ruty, nowe zadanie bodajże. Mam nadzieję, że teraz mi się też tak poszczęści. Pioruny biją w ogóle, no jest klimacik, no niech mi nikt nie mówi. A, czyli Pauli idzie sam, okej. Mam nadzieję, że tu się nikt nie zrespił, że tak powiem. Okej, jest.
To lecimy z powrotem teraz do stodoły. Idzie, idzie. Dobra. I teraz my tutaj się ładnie przyczaimy. O, gra się sama zapisała. No pięknie. No raczej. Dobra. Otwórz tylko te wrota, ja tutaj z nimi zatańczę zaraz. Mam nadzieję, że trafię. Siema. O, ludzie, co ja zrobiłem? Tylko nie, ja mu chyba strzeliłem w plecy. Pauli, wybacz. Jeszcze raz. O, to było średnie. Jeszcze raz. Tak, Pauli, będę cię osłaniać na pewno. Ja się może lepiej odsunę. Ale czasami lepiej misję robić w pojedynkę. Ale ja nie zginąłem. Najważniejsze. Dobra, cyk, siema. Wbijamy tutaj szybko. Nara. Nara. Przeżył. Dobra. No. Dobra, czemu ty do mnie strzelasz? Ty się chyba mścisz na mnie teraz, nie? A, tu jest jeszcze cwaniak. Jest apteczka. Czekajcie, a tu jest jeszcze wyżej. Czekajcie, ja sobie tutaj elegancko teraz wezmę apteczkę. Za 30 będzie, chociaż. 30, dobra, ma 60 punktów życia, nie jest źle. Pauli, przepraszam cię jeszcze raz. To było niechcący. Tu się gdzieś nie kryje za tymi skrzynkami? Oni tak lubią właśnie w plecy. Nie, nie ma nikogo. Ale leży sam, widzę. Sam leży sam. Oczywiście mamy tutaj dodatkową ekipę. Tu chyba jest policja nawet. Dobra, strzelamy do nich, jak tylko się da. Okej. Przeładujmy szybko giwerę. No i tu będą się chcieli przedrzeć pewnie. Tak, oni tu biegną. Dobra, jak najszybciej teraz. Aha, czyli ja muszę tutaj osłaniać wszystkich po kolei, tak? Dobra, poczekajcie, przejdźmy tutaj teraz w to miejsce. Okej, złożył się. Tam samowi nic nie grozi, bo tam nikt od tyłu do niego nie wejdzie. A ja tu muszę zrobić jatkę z tymi cwaniakami. Czy ja znowu do Poliego strzeliłem? No pewnie, że tak. Christ, that was a massacre. This is one hell of a night. It looks like they want to get us completely out of the picture. Yeah, that ain't gonna be so easy. Is Sam okay upstairs? Yeah, he's okay. At least he isn't any worse. Okay, I'll get him. You keep watch here. Sam, it's me, Pauly. Come on, we're going home. Oh. We're going to the doctor. I'm feeling so good. Must be coming down or something. Hmm, I guess so. Your nose is running a little. Ah. Sam, I'll put you in the back. Tom will be with you, just in case. Okay. Tom, go with him. And keep an eye out. Here's a Thompson if you need it. Got it. Pauly, looks like we got more company. There's a Thompson and some ammo back there. Get behind those crates and watch out. Fire as soon as they get behind us. Make sure they don't get past us. Okej. Okay. Moi drodzy, mało brakowałbym znowu zabić Pauliego. I teraz musimy znowu... raz mieliśmy tu gangsterów Morello, teraz mieliśmy policję, a teraz musimy w tych naparzać. Tylko, że tutaj właśnie jest problem, że Thompson ma straszny rozrzut.
Ja zaraz mogę zginąć. Może się uda. No mam 2 punkty życia, więc raczej tego nie przeżyję. Tak. Sam tu leży, ja mam 2 punkty życia. No to sfejluję najwyżej, trudno. Dobra, tam będę miał chyba jeszcze 2 auta do powstrzymania. No trudno, no zdarza się. Jadą oni, nie jadą? No i misja oczywiście skończy się niepowodzeniem, gdy albo nas wyprzedzą, albo gdy zginiemy my. Czemu oni nie jadą? Oni zawsze jechali, nie? Dziwne. Czyżby mi się nie daj Boże gra zbugowała? Najpierw wczytam. Bo ja ich nie widzę nigdzie. Co się zniechalo? No powinni tutaj jechać, tak? Przecież z boku tu nigdzie nie mają jak wyskoczyć, no bo wszędzie są pola i tak dalej. No ja ich nigdzie nie widzę, no to jest grane, no gro, hello, halo, ej, coś, może jakiś przeciwnik, coś, nie, coś tego. Może tu teraz się wyłonią jakoś, może się skrypt nie załączył. No nie powinni jechać, nie? Nie wiem, chyba się skrypt nie załączył. Nie wiem, czy nie będę musiał wczytać, poczekam jeszcze moment. Moment, chwila. Pierwszy raz coś mi takiego zdarzyło, no... Sam tu leży, no nigdzie, oni powinno być albo 2, albo 3, albo 4 samochody. Może muszę podstrzelać trochę, coś. Tu jestem, halo, siema. No bez sensu, nie, chyba będę musiał wczytać grę. Coś się popsuło. Dobra, wczytaj grę. I jeszcze raz, bo coś się chyba zbugowało. I może spróbuję postrzelać jakoś bardziej pojedynczo. Nie wiem dlaczego ta gra się tak zbugowała, mam nadzieję, że mi się nie będzie bugowała bez przerwy, bo się załamie. Dobra, zabiłem go, nie zabiłem go. Aha, on mnie zabił. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Spokojnie, pomalutku, damy sobie radę. Nie, ta misja jakoś się buguje tutaj, jakoś to dziwnie tutaj chodzi, nie wiem. Nie mogę, ja ich w ogóle trafiam, nie trafiam. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. No i znowu mnie wyprzedził, nie? Ja kalipa. Co to się dzieje? Co to się stanęło? No, może w kierowcę będę strzelał, co? Żeby to się tylko udało. Jak wlecieli w ogóle? No i zanim przeładuję, to oni mnie wyprzedzą pewnie, nie? Nie, jednak nie. No chyba wreszcie się udało ich zabić. Dobrze. I moi drodzy, też trzeba tutaj uważać w tej misji na... No i teraz się załączył skrypt, bo widzę, że jadą następni. To się musiało zbugować tam. Też trzeba, moi drodzy, oszczędzać amunicję. Mamy tylko tam 250 pestek i koniec, nie? Dobra, chyba ten też zniszczony, zabity. I jeszcze chyba powinien być jeden. Powinien być, a czy będzie, to nie wiem. Jest, widzicie, skrypt się załączył, czyli wtedy się po prostu skrypt nie załączył. Więc, moi drodzy, mieliśmy okazję obejrzeć jakiegoś buga w grze. A to w mafii nie jest takie częste. Dobra, szybciutko. Dobrze, i troszeczkę zdmuchło. Dobra, zginął kierowca. Get Sam ready. I'll go wake the doc up. Sam, we're at the doctor. God, is that you, Polly? What are you doing there so late? Good evening, Doc.
I'm sorry, but we had an accident, and we need your help. Okay. Where is he? Bring him inside. Okay. That was our doctor. Doesn't ask questions. But Sam's in good company. Are you sure that he isn't just an untrained butcher? Definitely not. He's the best. The best paid doctor in the city. If you get hurt, he'll be thankful that we have him. Okay. I hope he'll do his best for Sam. At least that's all over. You could have all ended up a lot worse off than Sam did. When I catch that bastard who double-crossed us, I'll tear his head off. It looks like someone has had enough of us. It sure does. I don't know about you, but I'm going to get a shadow something. When the Don finds out what happened, there'll be hell to pay. This means a real war, and it ain't good. It certainly ain't. All right. So good night, Tom. Have a good night, or at least try to have one. Wracając do Balo Saliego, możesz po drodze odwiedzić Lucasa Bertone. Dobrze, moi drodzy. Podziało się sporo. Zbugowała mi się gra, za co przepraszam. Zastrzeliłem Poliego raz, a właściwie nawet prawie dwa razy. Więc no, fejle też muszą być, będzie przynajmniej ciekawiej. Moi drodzy, no, odcinek jak zwykle przepełniony akcją. Po raz kolejny Morello wtrąca się w sprawy Dona Salieri, znowu nam bruździ, miesza. I jak powiedział Poli, przed nami może być naprawdę prawdziwa wojna i chłopaki nie będą mieli ani chwili spokoju. Więc na pewno będzie się działo. Moi drodzy, oczywiście odwiedzę Lucasa Bertone, ale to już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Był taki troszeczkę, wiecie, fejlowy, troszeczkę obyczajowy. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a teraz to po prostu no, zakończę odcinek i resztę sobie ogarniemy w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mafia The City of Lost Heaven. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!